W naszym życiu są zakamarki, do jakich nie lubimy zaglądać. Często nawet nie jesteśmy świadomi ich istnienia, tak głęboko je chowamy. Istnieją tematy dla nas bolesne, trudne, tematy tabu. Boimy się o nich rozmawiać, wywołują w nas strach, przerażenie, wstyd czy wyrzuty sumienia. Łatwiej jest nam zamieść je pod dywan. Miłość, śmierć, partnerzy, zdrady, porzucenia, niechciane dzieci, te utracone, tajemnice, sekrety. Istnieją w nas przestrzenie tabu i właśnie tam pragnę wpuścić nieco światła, by zaczęły wychodzić z ukrycia naszej podświadomości. Odrzucić ciężar, ból, cierpienie, przetransformować w zrozumienie, ulgę i miłość. Zapraszam Was do Ogrodów Tabu. Agnieszka Tomczuk i Jedność jest siłą. Jolanta Toporowicz, certyfikowana psychoterapeutka EAM z 26-letnim doświadczeniem, założycielka i właścicielka Instytutu Rozwoju Osobistego Eufonia, a także współzałożycielka Polsko-Niemieckiej Fundacji Wingisa Jägera. Podstawą jej praktyki zawodowej jest oparte na wieloletnim doświadczeniu przekonanie, że wszystko, czego w życiu doświadczamy, służy nam do stawania się tym, kim w głębi samych siebie jesteśmy. Bardzo się cieszę, Jolu, że możemy kolejny raz usiąść, porozmawiać na ważne tematy. I dzisiaj właściwie taki temat, który jest tak w moim odczuciu też bardzo aktualny i Ty też potwierdziłaś to, że również dostrzegasz jakby jego wagę i ważność, żeby go poruszyć. Czyli trochę będziemy kontynuowały temat rozwoju duchowego, ale troszeczkę w innym odniesieniu, dlatego że też przesłuchiwałam sobie, jeszcze odświeżałam ten wcześniejszy nasz wywiad, w którym właśnie poruszałyśmy już temat rozwoju duchowego, ale troszeczkę może z innej perspektywy. Natomiast dzisiaj chciałabym, żebyśmy spojrzały już jakby na to troszeczkę o krok dalej i jakby znalazły taką wskazówkę też dla osób, które poszukują, właśnie jak się w tym odnaleźć i żeby się nie zagubić, no bo jest jakby bardzo dużo tego, jakby rynek jest potężny, teraz stał się bardzo modny, żeby się w tym nie zagubić. I ja sobie tutaj zanotowałam takie zdanie, takie przewodnie właściwie z ostatniego wywiadu, z ostatniej rozmowy, które właśnie padło z Twoich ust i myślę, że jakby od tego chciałabym zacząć, bo na tym żeśmy trochę tam skończyły, że rozwój jako oderwanie od życia, a nie jako narzędzie do jego budowania, do budowania jego jakości. I myślę sobie właśnie, że to będzie taka myśl przewodnia, która nam będzie tutaj towarzyszyła. I może właśnie na początek chciałabym, żebyś właśnie jakby, żebyś wyjaśniła i pomogła nam rozróżnić wszystkim tym osobom, które właśnie poświęcają swój czas, swoje zaangażowanie właśnie w swój rozwój i jakby nazywają to rozwojem duchowym, żeby potrafiły jakby to rozróżnić, czy to jest dla nich, czy nie. Żebyśmy właśnie potrafili rozróżnić, czym jest ego, jako właśnie ta nasza tożsamość, ten rdzeń, który jest w nas i który nam nadaje jakby całą tą strukturę, a czym jest doświadczenie duchowe, jakie są pomiędzy tym różnice, bo myślę, że to będzie taki punkt wyjścia i później dalej jakby rozwiniemy to w naszej rozmowie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do kolejnej rozmowy. Zwłaszcza, że i dla mnie ten temat jest bardzo ważny, właściwie od kiedy zaczęłam aktywnie i świadomie włączać ten aspekt duchowy czy egzystencjalny do pracy z ludźmi. Ja myślę, że najważniejszą wskazówką dla człowieka, który chce pójść taką drogą, czy jest zainteresowany rozwojem duchowym, jest zadanie sobie pytanie, po co to robię. Więc bez odpowiedzi na to pytanie, bez takiej szczerej, uczciwej, takiej wewnętrznie życzliwej dla siebie, grozi nam pomieszanie. Chociażby z tego powodu, że na rynku jest całe mnóstwo komercyjnych jakby ofert do obiecujących różne nadzwyczajne, niezwykłe wrażenia, kompletnie bez takiej też świadomości, jakie mogą być tak zwane skutki uboczne takiego procesu.
myślę, że też ważne jest, że w tej chwili za nauczycieli duchowych czy za mentorów duchowych, bo też się pojawił nawet taki termin, uważane są osoby, które same siebie tak nazwały. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że po niewielkim doświadczeniu, własnym doświadczeniu jakichś stanów duchowych czy jakiegoś wglądu, myślą, że to, czego same doświadczyły i metoda, którą się posługują, są dla wszystkich ludzi właściwe. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko. Mówię to z perspektywy zawodu psychoterapeuty, że destabilizacja naszej tożsamości jest po prostu destrukcją naszego życia, czy chcemy, czy nie. Pytanie, czym ego różni się od doświadczenia duchowego, jest też fundamentalne. Czyli myślę sobie, że warto wiedzieć, że nasze ego jest naszą tożsamością, czyli jest sposobem, w jaki my sami siebie określamy. Jest to proces mentalno-intelektualno-racjonalny, na bazie oczywiście doświadczeń, na bazie naszej historii życia i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeżeli, i to jest zawsze pewien rodzaj opowieści na nasz temat. Jakąś historię sobie opowiadamy na własny temat. Nie jest mniej albo więcej prawdziwych rzeczy, w zależności od tego, na ile identyfikujemy się zewnętrznie, to będą też wizerunki. Niezależnie od tego, w jaki sposób to zrobimy, zrobimy to zawsze intelektualnie. Czyli zawsze umysł jest tym twórcą naszej tożsamości, naszego ego. Nie możemy żyć bez ego w naszej prostej rzeczywistości, w związku z tym zawsze siebie jakoś określamy, zawsze siebie jakoś identyfikujemy i w związku z tym wyznajemy jakieś wartości, mamy przekonania i tak dalej. To jest wszystko konsekwencja tej opowieści na własny temat. Doświadczenie duchowe to jest doświadczenie poza myśleniem, poza przekonaniami i poza uczuciami. To jest doświadczenie obecności, można powiedzieć, takiej wejście w taką przestrzeń, oczywiście tych stanów duchowych jest całe mnóstwo, ja mówię o takim podstawowym, wejściem w przestrzeń współodczuwania, czyli w przestrzeń jedności z innymi ludźmi, w której możemy doświadczyć prawdy. I tej prawdy, jakby takiej informacji, tego, jak wyglądają realia bez tej narracji, doświadczamy w tym, sięgamy do tej informacji i w tym miejscu jesteśmy jednym z tym doświadczeniem, czyli my się, tam nie powstaje ego. My tego doświadczamy, czerpiemy z tej przestrzeni informacji, ewentualnie jakiś rodzaj uspokojenia, rozwiązania konfliktów, uzdrowienia, niezależnie od tego, co się tam dla nas stanie. To jest samo doświadczenie. Ono nie jest nazwane w tej przestrzeni i ono nie ma historii. I teraz wychodząc z tego doświadczenia, wracamy z powrotem do naszego umysłu, do naszej tożsamości i próbujemy to doświadczenie ponazywać. I tworzymy albo je, nie wiem, wnosimy w codzienność w takim sensie, że mamy w tej codzienności więcej tej przestrzeni doświadczania, współodczucia czy tej jakości, którą mamy, której doświadczyliśmy w tej przestrzeni pozaegocentrycznej, albo wracamy do tożsamości, którą sobie zbudujemy na podstawie tego doświadczenia, czyli zaczynamy myśleć, aha, ja jestem lepsza, tak? Ja jestem teraz duchowa. I tworzymy, niezależnie od treści oczywiście tej narracji, tworzymy sobie tak zwane ego duchowe. Ale to już jest jakby, to też jest ego, czyli różnica pomiędzy ego, naszą tożsamością, a wglądem duchowym, doświadczeniem duchowym, polega na tym, że ego jest opisem nas samych, takiego procesu, którym my jesteśmy w takim ciągłym
rozwijaniu się, poszerzaniu świadomości, doświadczaniu, uczeniu się, nabieraniu doświadczenia, tak? To opisujemy i identyfikujemy się z tym opisem. A doświadczenie duchowe jest doświadczaniem tego, doświadczaniem z przestrzeni poza egocentryzmu, pozbawionym uczuć i pozbawionym intelektualnej interpretacji. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Już od razu mi się tutaj jakby rodzi takie pytanie, no to teraz w jaki sposób też jakby właściwie określić, czy ja jestem w tym doświadczeniu duchowym, czy ja jestem w jakiejś fantazji i w jakimś stanie, w stanie jakiegoś w ogóle takiego upojenia. Właśnie jak to rozróżnić, bo jakby czuję, że jak to mówisz, to jakby w tym jest jakaś trzeźwość, że jest jakaś obecność, że to jest doświadczenie duchowe, ale jestem w tym trzeźwa i obecna. Jakby ja nigdzie nie odlatuję, też żeby to było jakby takie bardziej klarowne, myślę, byś mogła troszeczkę więcej powiedzieć o tym doświadczeniu duchowym jeszcze, jak to rozróżnić, żebyśmy znów nie weszli w jakiś pomysł. Rozróżnienie wymaga troszeczkę treningu i takiego, w moim poczuciu, prowadzenia osoby, która ma w tym doświadczenie i potrafi wskazać, gdzie jest ta pułapka utożsamienia doświadczenia duchowego jako stanu upojenia, czyli takiego upojenia w takim, mówię, w takim sensie, to jest podobny stan do takiej absolutnie szczęśliwości, na przykład po kieliszku wina, tak? Kiedy jesteśmy rozluźnieni, jest w ogóle cudownie, tak? I jesteśmy w tym uczuciu, doświadczamy uczucia, przyjemności, wspaniałości, wyjątkowości, rozpływania się, mamy takie poczucie jedności ze światem, troszkę takiego rozmycia. To jest uczucie. Natomiast doświadczenie tej przestrzeni pozaegocentrycznej, tak jak ładnie powiedziałaś, to jest trzeźwe, przytomne doświadczenie w rodzaju ulgi, jakby takiej doznanej wiedzy, doznanej informacji, która przynosi ulgę i rozluźnienie, czy jakby takiego wiedzenia. Ono jest pozbawione, aha, mam rację, zawsze tak wiedziałam, ono jest pozbawione tej narracji, to po prostu się staje, tak? Jakby doświadczamy rzeczywistości w sposób, który nie jest zakłócony naszym emocjonalnym i uczuciowym jakby zabarwieniem, tak, przeżywaniem, ani naszą narracją, czyli tam nie ma ani przekonań, ani uczuć. I to jest ta subtelna różnica, czyli to doświadczenie jest trzeźwe, daje poczucie ulgi i takiego rozpuszczającego spokoju. Takiej właściwie poczucia bezpieczeństwa, można tak to nazwać. Natomiast to, o czym mówiłyśmy wcześniej, to jest właśnie to upojenie, tak? Które też bardzo często, tak jak widzę, jest mylone z takim stanem duchowym, z powodu odczucia szczęścia. Tak? Tyle, że to jest uczucie. Więc myślę, że jeżeli nie mamy doświadczenia w treningu takim duchowym, sięgania do tej przestrzeni pozaegocentrycznej, pod okiem kogoś, kto potrafi rozróżniać te dwa stany ducha, to możemy je mylić. Ale też jeszcze na samym początku, jak właśnie zaczęłyśmy o rozwoju duchowym, to jeszcze wspomniałaś, żeby właśnie zadać sobie pytanie jeszcze, dlatego tak chcę wrócić do tego, no bo to jest też, myślę, bardzo istotne i od tego się zaczyna, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ja to robię, bo jeżeli jakby z gruntu zakładam, że na przykład ja pamiętam, jakie było moje, i tutaj będzie to świetnie na przykładzie, pierwsze moje nastawienie było takie, że właśnie jakby czytając różnego rodzaju książki, czytałam o stanie oświecenia i dla mnie się to wydawało takie wow, że to jest w ogóle mój cel życiowy teraz i to jest po prostu cudowny stan i ja chcę do niego doprowadzić poprzez ten rozwój.
Później przechodziłam przez jakiś taki moment, przez takie, że po prostu będzie mi lżej w życiu, więc jakby czułam, że będę miała z tego jakąś korzyść i dlatego to warto się rozwijać. Dzisiaj jest trochę inaczej, bo czuję wewnętrznie, że to jest wewnętrzna moja potrzeba, która gdzieś wynika z tego, że jakby dotykam więcej, widzę jak wiele jeszcze nie świadczając takich chwil i momentów i widzę, że one się jakby coraz, ich jest coraz więcej i one się coraz bardziej poszerzają, właśnie takiego, że ja wiem jasno i klarownie i trzeźwo patrzę na życie i trzeźwo stąpam po życiu i widzę, że jakby dużo rzeczy mi się układa dookoła i też życie się układa, jakby na zewnątrz tak się manifestuje. I jakby też widzę, że im bardziej będę jakby to w sobie pielęgnować i nad tym pracować, jakby sama ze sobą będę czuła się tak wygodniej, że będę miała właśnie takie poczucie takiego, że jest okej, jest dobrze, jest okej, wszystko jest w porządku. Jakby dla takiego uczucia, już jakby nie potrzebuję teraz już tych takich jakichś wielkich uniesień, żeby to nie jest z jakiegoś pomysłu, tak jak było kiedyś, żeby być tą oświeconą jednostką i że po prostu jak taki mnich buddyjski będę po prostu taką oazą mądrości, spokoju i wszyscy ludzie będą do mnie lgnąć i w ogóle. Albo, że właśnie będę mogła to wykorzystać, bo będę wtedy taka bystra i będę wiedzieć więcej w biznesie i w ogóle życiowo jakoś, że to jest wygodne, to jest fajne, bo ludzie wtedy będą widzieli, że ja jestem taka mądra. Więc jakby to się trochę zmienia i już w tym widzę też poziomy świadomości. No więc to... Więc jakby ta motywacja faktycznie jest bardzo ważna i właśnie jakby z Twojej perspektywy. Dlaczego i jakby... Znaczy nie dlaczego, tylko po co. Czyli co ja chcę osiągnąć. Bo tendencja w naszej kulturze jest taka, że w tej chwili jest moda na rozwój, zwłaszcza duchowy. Więc z tego się zrobił biznes i pułapką tego ulegania tej modzie jest to, że my, że wiele osób pędzi zaliczając kolejne warsztaty, zaliczając kolejne jakby niesamowite doświadczenia, tak, czy niesamowite doznania, pędzi za jakąś obietnicą, której nawet dla siebie nie mamy zdefiniowanej. Chcę mieć coś wow, oha, i to jeszcze wow. Do tego oczywiście tworzymy sobie potem narrację, co z tym możemy zrobić i jacy możemy być fantastyczni, albo tylko, i jesteśmy nieprzytomni, jesteśmy uwiedzeni, na poziomie albo rozmycia, uzyskaniem wyjątkowej tożsamości, takiej wybitnej, niesamowitej, albo na poziomie egocentrycznym, korzyściami, które możemy z tego czerpać. I to jest pułapka. Dlatego, że rozwój duchowy, rozwój duchowy, to jest nawet nie lubię tego słowa, bo już mi się źle kojarzy, ale doświadczanie duchowości jest doświadczaniem zgody, akceptacji na wszystko, co jest i wymaga czasu, przestrzeni i treningu, który tak naprawdę nie jest prosty, dlatego że po drodze w dostępie do tych przestrzeni, dzięki którym my się czujemy jakby spójni ze sobą, bo to jest tak naprawdę źródło naszego życia, wiedzie poprzez wszystkie nasze ograniczenia, poprzez nieprzyjęte obszary emocjonalne, poprzez nasze przekonania, do których jesteśmy przywiązani i tak dalej, i tak dalej. Także tu w tej materii myślę sobie, że to, co się dzieje w tej chwili w takiej ofercie biznesowej, jest, wprowadza więcej chaosu, więcej bałaganu, niż rzeczywiście uczy ludzi szukać własnej drogi w dostępie do siebie. Ja ze swojej perspektywy nie jestem specjalistą od spraw duchowych, mogę powiedzieć, mam pewien rodzaj doświadczenia zawodowego i treningu duchowego i dzięki temu mam jakiś rodzaj rozeznania, gdzie tkwią pułapki i jak może nas to na manowce zawieść. Ale nie wiem tak naprawdę, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tak, że im więcej mamy dostrojenia do tej jakości bezwarunkowej akceptacji, tym jesteśmy wewnętrznie stabilniejsi. Poczucie wartości buduje się wówczas w sposób automatyczny. Jesteśmy mniej podatni na zewnętrzne wpływy, oceny, krytyki i mody.
i umiemy żyć w zgodzie z takim wewnętrznym kierunkiem, który nam pokazuje, co dla nas jest odpowiednie. I warto tutaj też powiedzieć, że to, co jest dla nas odpowiednie, nie musi być odpowiednie dla innych ludzi. I ten rodzaj pokory w myśleniu na ten temat jest absolutnie bazowy, jeśli chcemy w ogóle mówić o uczeniu kogokolwiek, czegokolwiek. To mi się wydaje bardzo trudne do osiągnięcia. No i tak myślę sobie, że faktycznie warto poddawać to weryfikacji jakby własnej, osobistej i jakby też patrzeć się na osobę, do której idziemy na warsztat, idziemy na jakiekolwiek spotkanie i której gdzieś jakby powierzamy swój czas, tak, że przychodzimy do niej, stawiamy się i gdzieś tam ta osoba coś wnosi do naszego życia. No to jakby to na pewno. No i tutaj jest kolejne pytanie. Czym się różni zwyczajna tożsamość na różnych poziomach świadomości od ego duchowego? I jak to ego duchowe manifestuje się na różnych poziomach świadomości? I jakie są właśnie pułapki mylenia ego z doświadczeniem duchowym? Trochę już powiedziałaś też na ten temat, Jolu, tak? I właśnie to o tym, że właśnie ktoś doświadcza czegoś i już właśnie jestem już tak rozwinięta duchowo, że w ogóle to nawet... Ja nie wiem, czy ja się odnajdę w tym towarzystwie, bo już jestem taka rozwinięta. No to jakby... No, tak, no, więc jakby... Rozwinięcie. Więc te pułapki, te różnice, może żeby jeszcze bardziej to rozjaśnić i skonkretyzować. Warto, myślę, wiedzieć, że w rozmytej przestrzeni świadomości, tutaj polecę swoje opracowanie na poziomie świadomości ego, żeby mieć mniej więcej, troszkę bardziej precyzyjną wiedzę, co oznacza przebywanie w tej przestrzeni świadomości. Dlatego, że przestrzeń świadomości, do której mamy dostęp swoim umysłem, determinuje nasz sposób myślenia i jakość przeżywania swojego życia. To jest kwestia poziomu świadomości, a nie naszych wysiłków intelektualno-mentalnych, przynajmniej do poziomu dojrzałego. Czyli w przestrzeni rozmytej, w przestrzeni egocentrycznej jesteśmy, że tak powiem, zdani na... Mały mamy wpływ na to, żeby inaczej myśleć, czy inaczej, czy poszerzać perspektywy bez opierania się na osobach, które mają takie doświadczenie. Tak? Więc w przestrzeni rozmytej nie mamy jasno zdefiniowanej tożsamości. My nie wiemy, kim jesteśmy, mamy wewnętrzny chaos i sporą dozę wewnętrznego lęku, który towarzyszy nam właściwie przez cały czas, jako stan taki permanentny. Ten lęk możemy zagłuszać uczestniczeniem w różnych zajęciach czy w aktywnościach. Możemy też wahać się pomiędzy euforią a stanami takimi ciężkimi, przygnębieniem i nawet do depresji włącznie. Więc tutaj będziemy szukać tej tożsamości w czymś, co jest nadzwyczajne. Więc będziemy lgnąć do środowisk czy do osób, które uznamy za nadzwyczajne, czyli uznamy je za kogoś wybitnego, uznamy za kogoś, kto nam obiecuje, że my też możemy tacy być. I to jest niestety pułapka. Możemy oczywiście mieć przez długi czas poczucie wyjątkowości, poczucie fantastyczności, przeżywać euforię, ale ona musi być cały czas wówczas podtrzymywana zewnętrznymi bodźcami. Więc z tego powodu bardzo często osoby, które funkcjonują w tej przestrzeni, cały czas gdzieś uczestniczą w jakichś warsztatach. Po prostu cały czas jeden kończą, drugi zaczynają i tak dalej. Nie ma żadnych wniosków, nie ma pozostawienia czasu na to, żeby to w ogóle wyciągnąć sobie jakąś refleksję z tego. Ja sama pamiętam jakby swoje początki, kiedy też jeździłam na mnóstwo warsztatów. Natomiast później pojawia się jakby ta potrzeba
i czy to już jest właśnie wejście w tą przestrzeń egocentryczną, gdy pojawia się potrzeba, że ja jakby chcę skupić się teraz troszkę na sobie i może nie będę już w grupie, tylko się troszkę oddalę, podsumuję sobie, czy to już jest bardziej już dojrzałe spojrzenie? Dojrzałe spojrzenie. Autorefleksja i wpływ na to, czy co to ja zrobię, to jest zdecydowanie spojrzenie. A z egocentrycznego punktu? Z egocentrycznego patrzymy, co możemy mieć, jaką możemy mieć korzyść dla ego. I to są wszelkiego rodzaju oferty, zgłoś się na warsztat, bo wszystko możesz. Tak? Wyćwiczysz, wytrenujesz i wykreujesz sobie rzeczywistość dokładnie taką, jaką sobie życzysz. I ludzie, którzy mają taką ofertę, czy którzy doświadczyli pewnego rodzaju kreowania rzeczywistości w jakimś obszarze, nie zdają sobie sprawy, że to wymaga pewnej dojrzałości. Tak? Czyli ja chcę mieć dużo pieniędzy, tak? Chcę mieć szczęśliwe życie, idę na warsztat po to, żeby stać się bogatym oraz żeby mnie wszyscy uwielbiali. Tak? I trenuję przez weekend albo przez parę tygodni i rzeczywiście albo jeżeli jestem w rozmyciu, to uwierzę w to, że tak jest. Albo z czasem, jak już przestanę uczestniczyć w tych warsztatach, to się okazuje, że no niekoniecznie może to jest to, co daje mi takie wewnętrzne poczucie dostatku. Bo ten dostatek mylimy, tak samo jak mylimy doświadczenie duchowe z tożsamością, tak samo mylimy poczucie dostatku, to takie dostatnie, szczęśliwe życie, to zewnętrzne atrybuty, tak? Czyli duży, taką zewnętrzną obfitością, tak. Czyli spore konto w banku plus wszystkie atrybuty bogactwa, takiego materialnego, z poczuciem dostatku, czyli z poczuciem tego, że my że pracujemy, czy że my próbujemy robić to, co daje nam na bieżąco poczucie zadowolenia, spełnienia i dostatku, czyli żyjemy w zgodzie ze sobą. Nie wszyscy możemy być nauczycielami duchowymi i rozwoju osobistego, bo nie, tak jak nie wszyscy możemy zostać informatykami albo artystami, tak? No, trzeba mieć troszeczkę predyspozycji do tego, żeby wykonywać jakiś zawód w taki sposób, żeby czuć się z nim spójnym. I to jest ta różnica pomiędzy, właśnie ta pułapka na egocentrycznym poziomie świadomości, że my idziemy tam, bo nam się spodobało, że chcielibyśmy być takim nauczycielem duchowym jak ten ktoś. Tak? I idziemy i robimy wszystko, zawężamy się do naszego ego, próbujemy to wykonać i to się dzieje, tak? Tyle, że po czasie będziemy musieli cały czas podtrzymywać tę energię, która tworzy nam to zewnętrzne bogactwo, z tego powodu, że ono nie wynika z nas. Tak? Nie wynika. Na dojrzałym poziomie mamy tutaj rozeznanie, szukamy czegoś, co jest spójne z nami, z naszym przeżyciem, z naszym zainteresowaniem, z naszym zaangażowaniem. Też z okresami, gdzie musimy troszeczkę zluzować, żeby cały czas nie być w aktywności i tak dalej. Ja pamiętam, właśnie nawet tutaj też tak odniosę się, że to będzie fajny też przykład może, jak ja właśnie nawet jak zapisywałam się na kurs do Ciebie, tak, na kurs Zaufaj Sobie, no to jakby moją intencją było, żeby, ponieważ jakby miałam jakąś wizję stworzoną, że już robiłam jakieś warsztaty, prowadziłam jakieś warsztaty, prowadziłam spotkania, więc jakby kolejnym krokiem fajnie będzie to dalej kontynuować, rozwijać się w tym kierunku. No i dobrze, że gdzieś miałam taką autorefleksję, że skoro mam z kimś pracować, to warto najpierw ze sobą zrobić porządek, więc w tym jakby upatruję, że to było dobre. I w trakcie kursu to, co mnie najbardziej zaskoczyło, że jakby coraz bardziej zaczęłam czuć, że to w ogóle nie jest po to. Tak, ja nie robię tego po to, że to jest jakby zupełnie inne. W innym celu się zjawiłam na tym kursie i jakby coś zupełnie innego jest moją drogą i widziałam coraz bardziej, że nawet w ogóle wszystkie pomysły mi się wypaliły. Już nie miałam żadnych pomysłów na te warsztaty i mówię, Boże, ja bym musiała to chyba wszystko na siłę w ogóle wymyślać.
bo to się tak totalnie we mnie wypaliło wewnętrznie, że jakby coraz bardziej widziałam, że to nie jest tędy droga. I właśnie widzę, że takie zachłyśnięcie się nawet tym, że przecież to jest taki trend, wszyscy są nauczycielami duchowymi, mogę się w to wpisać, wystarczy, że zrobię sobie kilka kursów i już będę mogła zbierać pieniądze z tego, nie? Więc to pułapka bardzo, bardzo duża faktycznie. Znaczy, można powiedzieć tak, że jeżeli to jest motywacja, żeby zarabiać pieniądze tak zewnętrznie, no to czemu nie? Tak? Tyle, że to nic nie ma wspólnego z duchowością. Bo duchowość jest szukaniem żywego, własnego kierunku, tak jak ty go znalazłeś. Nie? Tylko, że to się Jolu dzisiaj dobrze sprzedaje, jeżeli się nazywa duchowością. Dlatego jest tak nazywane bardzo często, prawda? No i właśnie, tutaj czy jest ważna ta umiejętność właśnie do różnicowania tego ego, a czym jest właśnie to doświadczenie duchowe? No to jest troszkę tak, jak pójść w lewo albo pójść w prawo. Jeżeli my nie odróżnimy doświadczenia duchowego od narracji na temat tożsamości, na przykład duchowej, to będziemy próbowali wykorzystywać to doświadczenie duchowe dla własnych egocentrycznych potrzeb. I będziemy, to jest destrukcja tak naprawdę, grozi to niestety destabilizacją bardzo często. Ludzie, którzy nie wiem, przeszli przez parę lat, chodzili na różne warsztaty, przychodzi taki moment, że czują się na przykład wypaleni. Tak? Albo ciągle potrzebują, to jest troszkę tak jak narkotyk. Czyli jest to coś, co może doprowadzić do tego, że my stracimy przytomność w życiu, stracimy poczucie realizmu, czyli to, w czym żyjemy tak naprawdę jako ludzie w tej chwili, na tym etapie ewolucji ludzkości. I jeżeli stracimy ten, można powiedzieć, ten realizm, czyli ten dostęp do doświadczenia duchowego, możemy ulec wpływom różnych energii, one się nazywają astralnymi, tak? Które będziemy mylić z prawdziwą duchowością, czyli z prawdziwą, z tą duchowością, dzięki której my żyjemy w prosty sposób, reagujemy na rzeczywistość w zależności od tego, na ile jesteśmy otwarci też na tą przestrzeń poza egocentryzmu. Uczymy się przyjmować czy akceptować wszystko, co się dzieje i lepiej rozumiemy swoje życie. I możemy się tak naprawdę wnosić dzięki temu innym ludziom po prostu inną jakość życia. Jeżeli jesteśmy uwiedzeni przez ten urok różnych niesamowitych doświadczeń, no to jesteśmy rzeczywiście, no może to się źle skończyć. Ja w ogóle jak słucham, to już jak mi się pojawiają myśli, że jak to odkręcić w ogóle, bo ja mam wrażenie, że my żyjemy w ogóle w jakiejś takiej potężnej iluzji dzisiaj, że stworzyliśmy sobie tak właśnie z ego, wszystko tak funkcjonuje, jakby mam wrażenie, że naprawdę, że dzisiaj właśnie to jest tak, że najpierw powstała ta potrzeba, że właśnie robimy coś pod publikę, tak to nazwę, dla jakiejś tam korzyści, bo właśnie chcemy z tego zarabiać, bo to jest jakby nasz sposób na życie. Robimy to pod publikę, to się cieszy poklaskiem, dostajemy, powiedzmy, dam przykład mediów społecznościowych, dostajemy lajki, dostajemy komentarze i już w ogóle jesteśmy uwiedzeni tym cudownym uczuciem, które jest wewnątrz, że o wow, to w ogóle wszystkim się podoba, jestem taka cudowna i w ogóle. I to dochodzi do takiego absurdu, że później wręcz, żeby właśnie było tego jeszcze więcej, to jeszcze sobie kupujemy fejkowe polubienia, fejkowych obserwatorów, po to, żeby tego było już, przechodziło w dziesiątki tysięcy, wręcz nawet w miliony tych obserwatorów, no bo wtedy już w ogóle jesteśmy ekskluzywnym kontem i wtedy uzyskujemy jeszcze większą sprzedaż, jeszcze większy rozgłos. I jakby to, jakby ta bańka, ja mam wrażenie, że to po prostu, że to urasta do takich rozmiarów, że naprawdę, ja powiem szczerze, że ja nawet sama zaczęłam zastanawiać się, bo też jakby zostałam zapoznana z realiami dzisiejszej rzeczywistości i stwierdziłam, no to nie ma innego sposobu. Ja jakby, żeby w ogóle zaistnieć, to ja muszę kupić sobie tych wszystkich obserwatorów, stworzyć już w ogóle jakieś ogromne konto fejkowe,
no bo dla mnie to jest fejkowe konto, bo ono nie będzie prawdziwe. I po prostu, i dopiero wtedy ja będę mogła w ogóle się przebić z czymś. Czuję w środku taki zgrzyt, że se myślę, Boże, ja znów wchodzę jakby w te same buty. To jest w ogóle jakby, matko, co my w ogóle robimy? Gdzie w ogóle jakby ten cały, to co wypływa ze środka? Przecież to się w ogóle gryzie z tym, nie? I se myślę, że ja wolę sobie już tworzyć, trudno, nie będę miała takich zasięgów, nie będę miała tylu obserwujących i obserwatorów i w ogóle. No ale właśnie zatracamy się tak strasznie i myślę, matko, to są jest pokusy. Nie do odkręcenia. Też tak niestety myślę, że to musi się... Skala jest przepotężna. To jest uwiedzenie zyskiem. I jeszcze to jest dalej jeszcze nakręcane i pompowane. Im dalej idziemy w to uwiedzenie, tym więcej chcemy. W tym właśnie różnicą między doświadczaniem duchowości a doświadczaniem ego duchowego jest to, że w doświadczaniu duchowości my czujemy dostatek i tak naprawdę nic nie musimy, nie wiem, kreować. Bo życie jest wtedy w zgodzie ze swoim porządkiem i ono nam poszerza dostęp do tej energii, która tak naprawdę daje nam poczucie spełnienia w tym, co robimy. A nie w osiągnięciach zewnętrznych, nie w ilości polubień, nie w ilości sprzedanych webinarów czy tych kursów. I to jest to, co jest subtelną różnicą. Tak naprawdę myślę sobie, że w ogóle nie jest to tematem, nad czym ubolewam w informacjach na ten temat. A prowadzi nas niestety na zatracenie, tak bym to nazwała. To jest charakterystyczne właśnie... też, że osoby, które na przykład robią różne kursy, potem kradną, tak, mówiąc prosto, innym osobom treści i tak dalej, bo ciągle muszą coś mieć więcej, a sami z siebie, z ego już kończy się w pewnym momencie zakres pomysłów, które są intelektualne. Więc różnicą, po której poznamy, czy to jest rzeczywiście rozwój duchowy, to nawet trudno nazwać, czy ktoś ma dostęp do tych przestrzeni pozaegocentrycznych i szanuje je, ich porządek, jest to, że żyje w dostatku wewnętrznym, żyje, jest spójny. Tak? Czyli nie musi kłamać, nie musi tworzyć wizerunku, nie musi kupować polubień, co jest oszustwem. Tak? Czyli nie musi oszukiwać, bo żyje w zgodzie z tym, co jest duchowe. Tak? Czyli w zależności od sytuacji reaguje wówczas, bo to też nie jest taka przestrzeń, że my zawsze jesteśmy zadowoleni w tej przestrzeni, czy zawsze jesteśmy szczęśliwi. Jest tak naprawdę doświadczenie wszystkiego. Natomiast w tym ego duchowym my jacyś musimy być. My mamy wykreowane, my mamy narrację, w którą na swój temat, w którą wierzymy. Opowieść o swojej wspaniałości, wybitności. Tak? A Julu, ta różnica, bo jakoś wyczuwam też jakby w sobie takie pytanie, które mi się jakby rodzi, że okej, wszystko fajnie, ale teraz ktoś by mógł powiedzieć z zewnątrz, a to ty jakby za bardzo się ograniczasz w tym momencie, no jakby, że nie otwierasz się na tą obfitość, którą możesz mieć, że jakby wybierasz jakąś taką fałszywą skromność, nie wiem, może masz jakiś problem w ogóle z przyjęciem bogactwa, obfitości i w ogóle, tak? Jakby wiem, że taka narracja od razu może się pojawić. Sprawdzam sobie, że jak pójdę w tą stronę, no nie, no to jakby ja siebie zaprzedam jakoś. W ogóle to jest jak, poczuję się jak prostytutka, po prostu, że ja się sprzedaję za pieniądze dla korzyści. A właśnie wybierając, no i teraz właśnie, i tak czasami mam takie, no dobra, ale czy ja czasem siebie sama nie kastruję, nie obniżam swojej jakiejś wartości w ogóle, że jakby nie sięgam po to, co... po co mogłabym sięgać, że jakby gdzie to wyważyć i wyczuć tą różnicę nad umniejszaniem siebie, bo już jakby tą górną granicę jakby z powiększaniem ego duchowego, sztucznego i w ogóle to już tutaj trochę mówiłyśmy, ale właśnie jest to właśnie obcinanie siebie, to kastrowanie siebie jeszcze może, bym tutaj tego dołu dotknęła.
Ja myślę, że to jest dokładnie to samo. Ta przesada, nie? Mhm. Żebyśmy sobie to wywindowały. Znaczy, warto jest wiedzieć, na czym się opieramy, jeżeli w ogóle definiujemy siebie i to swoje życie. Jeżeli opieramy się na zaufaniu do siebie, i to nie jest zaufanie do wizerunku, czy do tego wykreowanego, wykreowanej tożsamości, tylko do tego, co czujemy i do tego, co przeczuwamy. Czyli jeżeli mamy troszeczkę treningu takiego też medytacyjnego, który wprowadza nas w tę przestrzeń, gdzie możemy sięgnąć po informację, która płynie z naszego wnętrza, ze źródła, tak? Z tej przestrzeni pozaegocentrycznej, to jeżeli my pójdziemy za tym, co nam podpowiada intuicja, to my zawsze będziemy się czuć wystarczająco bogaci, w wystarczającym dostatku. I będziemy wiedzieć, czy mamy ochotę poszerzać, czy naszą naturą, tak, czy naszym, nie wiem, jakością życia jest poszerzanie tej sfery zewnętrznego bogactwa, bo też tak może być, czy nie. Ale mamy odpowiedź wewnątrz siebie. I żaden zewnętrzny pomysł nie będzie do tego adekwatny. To czasem może się spotkać i być tożsame. Nie? Ale nie jako intencja sama w sobie. Ale nie jako tak to... mus, że każdy powinien się rozszerzać, bo to jest... To jest też pułapka naszej kultury, że nigdy dość. Zawsze więcej jest lepiej niż to, co mamy. Jest znakomity film, już stary troszeczkę, Jana Jakuba Kolskiego, Jasminum. Polecam obejrzenie na temat właśnie szukania duchowości, szukania oświecenia i co tak naprawdę nią jest. Czy można żyć poza ego? No bo właśnie jakby tutaj przykład jest taki, ja sama się często z tym spotkałam, że nawet będąc na różnych warsztatach, praktykując różne metody, nie wiem, nawet medytacyjne, jesteśmy wprowadzani w swego rodzaju trans, albo jakąś podróż szamańską, bo też takie się odbywają warsztaty, które mają być taką podróżą naszą, poza ciało, w inne przestrzenie, sięganie w różne stany, w jakieś takie jakby doświadczenia, które jakby są bardzo takie realistyczne, namacalne, bym nawet powiedziała, ja sama nawet przeżywając to faktycznie, jest to bardzo łudzące i kuszące, że jakby to później bardzo kusi, żeby jak najczęściej sięgać do tych przestrzeni. Ja nawet pamiętam taki swój okres w życiu, że właśnie praktycznie każdego dnia wieczorem puszczałam sobie właśnie jakąś tam medytację prowadzoną, dlatego że ona mnie właśnie wprowadzała w ten stan i ja się czułam po prostu cudownie w ogóle, nie? Właśnie w tej przestrzeni. Jakie są właśnie pokusy tych takich pomysłów, po co my w ogóle to robimy, po co sięgamy po te przestrzenie? Trochę ja już mi się tam odpowiedzi jakieś szykuję, ale jestem bardzo ciekawa Twoich. No i czym to skutkuje właśnie w naszym życiu codziennym, realnym, namacalnym, trzeźwym. Rzeczywistym. Tak, tak. Na poziomie materii. Tak, tak. Jeśli tożsamość jest rozmyta albo egocentryczna lub ulegniemy pokusie na dojrzałym poziomie świadomości ego, czyli faktycznie jeżeli jesteśmy na tym, już sięgamy w te dojrzałe przestrzenie i jakby właśnie będąc na takich podróżach, że tak powiem, no jak to skutkuje? Jakie mogą być tego efekty? No, myślę sobie, że to jest troszkę jak narkotyk. No tak. Czyli to jest stan upojenia, czyli oderwania od prozy życia. Czyli po co my sięgamy w takie stany? Jeżeli to, czego doświadczamy w życiu, jest dla nas niezadowalające. I wówczas zamiast myśleć, dlaczego to jest niezadowalające, zamiast zadać sobie pytanie, jak ja to robię, tak? Czy w jaki sposób tworzę sytuacja, w której się czuję niezadowolona i wziąć odpowiedzialność za ten swój wkład w to i ewentualnie pójść za tym, to my próbujemy uciec w coś nadzwyczajnego, tak? W upojenie, tak? W szczęśliwość, w cudowne uczucie, w którym niczym nie trzeba się przejmować, nic nie boli, tak? Nic trudnego się nie dzieje. I to są te, myślę sobie, patrząc na te propozycje takiego masowego zapraszania ludzi do rzeczywiście do penetrowania tych przestrzeni, jest podawaniem narkotyku.
Bo tak naprawdę, jeżeli byśmy prześledzili losy ludzi, czy jakość życia ludzi, którzy biorą udział w takich warsztatach i wracają do codzienności, to w tej codzienności będą się czuć nieszczęśliwi. Będą uciekać od niej. Tak? Będą uciekać, będą zostawią, porzucą, po prostu nie zajmą się swoim życiem, czyli nie wdrożą w życie tego doświadczenia, bo upojenia w życie nie da rady wdrożyć, tak? Czy zmaterializować. No, można, ale wtedy też się żyje raczej taką fantazją bardziej niż... No to paradoksalnie tak myślę sobie, że rozwijamy się, jakby przeżywamy, dochodzimy do jakichś trudnych momentów w sobie, jakichś trudnych miejsc. I nagle jakby właśnie to jest trudne, odczuwamy jakieś cierpienie i myślimy sobie, no ale po co ja mam w tym być? Mogę przecież sięgnąć po takie narzędzie, nie? I sama pamiętam właśnie, że dla mnie też to było takie, no tak, żeby poczuć się lepiej. I były takie momenty, że nawet sobie tak myślałam, że to życie jest w ogóle jakieś bez sensu w ogóle, że w ogóle te przestrzenie, że ja po prostu mogłabym sobie to fundować i to jest w ogóle totalnie lepsza jakość życia. Tylko, że właśnie jeden mały szczegół, że to nie jest życie. Tak. Że to nie jest jakby tutaj ta rzeczywistość, w której my się jesteśmy. Oddzielamy. Mhm. Tak? Oddzielamy się od tego, co trudne, oddzielamy się od życia i jesteśmy w stanie upojenia. Czyli to jest ucieczka tak ucieczka, naprawdę. Tak. Przed ucieczka tym, od prozy co życia. Prawdziwe w nas. Co trudne. I z czym się mierzymy. Co trudne, zwyczajne, takie... Myślę sobie, że taka... Przychodzi mi słowo mozolne. Bo to nie musi być mozolne, jeżeli my się dostroimy do tej przestrzeni, tej poza egocentrycznej, bo wtedy każdy szczegół życia staje się powodem do radości, tak? Czy to, może nie każdy, ale przynajmniej to, co z tego poziomu egocentryzmu wydaje się zwykłe, takie byle jakie, pospolite, tak? To jeżeli dostroimy nasze życie do tej przestrzeni poza egocentryzmu, to pospolite, zwyczajne życie jest piękne. Ono jest piękne w doświadczaniu, nie w myśleniu o nim. No to jest ta różnica. I ta umiejętność powoduje, że my nie musimy nigdzie uciekać w jakieś nadzwyczajne doznania, bo nie są nam potrzebne, dlatego że jesteśmy nasyceni naszym życiem takim, jakim jest, tak? Czy to w jaki sposób się dzieje, czy co nam przynosi. No, ogromna prawda. Tak. Czuję aż taką radość w tym, jak to mówisz, że to tak może być i że to tak jest. I że faktycznie sama nawet się przyłapywałam nieraz na takich myślach, że kurczę, tak jest, że pamiętam właśnie kilka lat wstecz nawet, to tak sobie myślałam, że nic się takiego specjalnego nie dzieje, tak jest tak po prostu tak nudno i w ogóle taka rzeczywistość, a dzisiaj po prostu ja jestem szczęśliwa, że jest tak właśnie wow, że właśnie dzieją się jakieś tam różne proste rzeczy, ale ja je w ogóle jakby zupełnie inaczej widzę i odbieram i się w ogóle tak cieszę tym i się tak napawam w ogóle, czuję się taka pełna w tym, to jest jakby niesamowite i tak faktycznie nic się nie zmieniło poza jakby moim wewnętrznym odczuciem, tak naprawdę. No, niesamowite. To samo jest zresztą z tymi przykrymi sytuacjami, bo na przykładzie rzeczywistości, która w tej chwili ma miejsce, można powiedzieć, że te ruchy czy te środowiska, które nazywają siebie duchowymi, są oddzielone od realiów. Czyli tak jakby ich nie było. Albo mają wizję najczęściej. Przypatrz się, jak to wygląda, że jest wizja, co to będzie. Tak? Wizja jakiejś przyszłości, czyli nieobecność w teraźniejszości. Albo w egocentryzmie jest to walka i zmaganie się, żeby pozmieniać świat według swojego pomysłu. Bardzo niewiele jest ludzi, którzy potrafią się zaangażować na bieżąco, nie oceniając, tak, czy nie wartościując, nie przywiązując się do idei, czy do egocentrycznego pomysłu na to, jak powinno być, jednocześnie nie pozostając biernym w sytuacjach, które wymagają reakcji. I to dotyczy nie tylko
sytuacji, które się w tej chwili w świecie dzieje, ale również sytuacji w prostym, bieżącym życiu. Że my umiemy się zaangażować w życie i nie oceniamy tego, tak? Nie oceniamy, z jakiego powodu dzieje się zło, bo się dzieje, tak? Jest duże okrucieństwa, manipulacje i tak dalej. Z jakiego nie oceniamy tego. Raczej będziemy ciekawi, żeby się tym zainteresować, z jakiego zrozumieć nas na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zrozumieć, tak? I reagować, a nie oddzielić się od tego, że to nas nie dotyczy, bo my czekamy na przejście do innego wymiaru. Mhm. Ale tu dopytam jeszcze, Jolu, dlatego że tak naprawdę myślę sobie tak, że bez tej naszej, nie wiem jak to nazwać teraz, żeby nie oceny, tylko spostrzegawczości, o, bez naszej spostrzegawczości, żeby zobaczyć to i jakby rozróżnić, co tak naprawdę ma miejsce, czyli jakby no bez oceny sytuacji, bez oceniania tego, co jest dookoła. Bo nawet jeżeli wybieram, chcę, czuję, że jakby wewnętrznie, że potrzebuję jakiegoś, nie wiem, warsztatu albo, nie wiem, terapii, bo są pewne problemy, z którymi nie potrafię sama sobie poradzić i chcę skorzystać z kogoś pomocy. No i muszę dokonać oceny, żeby wybrać odpowiedniego terapeutę. I teraz właśnie jaka jest różnica pomiędzy właśnie tym weryfikowaniem, różnicowaniem, a już takim ocenianiem, jak ty to widzisz, żeby nawet w odbieraniu tej rzeczywistości, która jest, się spotykam z takimi reakcjami, że ja tam medytuję, modlę się, w tym puszczam intencje, puszczam światło i miłość do wszystkich, ja tyle robię w tej przestrzeni, że ja nic fizycznie nie muszę zdziałać. Jakby no, no i znowu we mnie się budzi jakby znów takie noż, kuźwa, no. Że po prostu, no gdzie jest znów ten taki realizm, że jakby wydaje mi się, że nawet jest to potrzebne, żeby powiedzieć, ocenić to, że słuchaj, dzieje się zło, manipulacje, wszystko, żeby to jakby nazwać to wszystko. Nie wiem, czy rozumiesz jakby to pytanie, które się we mnie pojawiło. Jak najbardziej zgadzam się z Tobą i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby umieć rozróżnić ocenianie, o którym może nieprecyzyjnie się wyraziłam, bo to nie chodzi o to, żeby... Ocenianie, czyli przypisywanie, co jest dobre, a co jest złe. Okay. Czyli uczepienie się pewnej koncepcji w przeciwieństwie do reagowania w zgodzie z tym, jaka reakcja w nas powstanie. Tak? I nazwać wtedy, że to jest destrukcja na przykład. Mm-hmm. I ja z tego miejsca w takich okolicznościach zareaguję w taki sposób, bo to jest spójne z moim przeczuciem czy z moją reakcją, która we mnie powstaje, tak? I to może być, nie musi, tak? Reakcja spójna z tym, co ja czuję na ten temat, czy co przeczuwam, czyli jeżeli jestem w miarę dostrojona i w miarę w połączeniu ze sobą, tak? Z tą przestrzenią obecności, to ta reakcja nastąpi bez oceniania. Potem ja to nazwę, tak? Bo jest mi to potrzebne jako mnie, która się musi jakoś określić, bo życie poza ego nie jest możliwe. I to ocena oczywiście jest i ona zależy od poziomu świadomości. Na rozmytym poziomie świadomości będę medytować i puszczać miłość do świata, nie zapominając o tym, że we mnie nie tylko jest miłość. Wszystko mamy w sobie, tak? Potencjalność do każdego zachowania i zaprzeczanie czy rozdzielanie ja dobra, świat niedobry jest oczywiście szkodliwe. Nie tylko dla tej osoby, ale i dla świata. Nie? Bo wtedy się kumuluje cała ta energia. Kumuluje i materializuje w zewnętrznym świecie. A z egocentrycznego poziomu? W egocentryzmie będziemy wiedzieli, co jest dobre, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Będziemy walczyć, udowadniać rację, będziemy brać udział w zmianie systemu, kompletnie bez refleksji nad tym, że te zmiany systemu nic nie wnoszą. To właściwie jakby patrząc jakby na to, z czym ja miałam styczność, to jestem przerażona, że nawet w większości to jakby mam do czynienia z jakimiś elementami rozmycia po prostu, jakby, że jest więcej rozmycia niż nawet egocentryzmu, bym powiedziała. W tym.
tych sferach, że nawet wydaje mi się, że ktoś tutaj jakby fajnie wszystko pisze, tu udziela się, robi, tworzy, organizuje, uczy, szkoli, a za tym wszystkim jakby czuję, że jakby jest bardzo dużo rozmycia, tak, bo jest takie jakby totalne... Upojenie z przytomnością, to są dwie różne rzeczy. Niby brzmi podobnie i też jest to, można powiedzieć, że na poziomie upojenia, czyli tego rozmycia, jest przyjemność. Jest ta osobiście przeżywana przyjemność. W stanie obecności nie ma uczuć, jest ulga i spokój. I to jest kompletnie inna jakość i precyzyjne... Właśnie, bezpieczeństwo, tak. Że po prostu jest dobrze. Tak. Taka równowaga i takie osadzenie. Tak. Osadzenie. Bezwarunkowa akceptacja tego, co jest. To nie jest uczucie i nie jest koncepcja. No, ale można to bardzo mocno pomylić, aczkolwiek różnica jest bardzo duża. Duża. Mi się wydaje, że ona jest bardzo duża, tylko że no jeżeli nie doświadczamy tego jakby stosunkowo często, no to jest to trudno na początku zwłaszcza no, bardzo pomylić i się upoić. No i właśnie, jeżeli tak będziemy ulegać tym pokusom i będziemy wykorzystywać je do egocentrycznych celów, i tak myślę sobie właśnie, czy to życie bez problemów, bez emocji, uczuć w takim odrealnieniu totalnym, do czego to prowadzi, jak to było pytanie, tak, czym ono skutkuje, jak to później się manifestuje w naszym życiu. Obserwować na przykład w takich środowiskach biznesowych, gdzie jest parcie, takie egocentryczne parcie na sukces i na więcej, ciągle w biegu, ciągle w osiąganiu kolejnych szczebli i nigdy dość, tak? Tam nie ma, okej, wystarczy mi, więcej nie muszę, tak? Zdecyduję w tej chwili, żeby zmienić kierunek swojego życia. Nie ma czegoś takiego. I to prowadzi do wypalenia. Syndrom wypalenia jest, myślę, chorobą społeczną naszej cywilizacji w tej chwili. To prowadzi do odcięcia się od naszej istoty, czyli od energii życiowej, od zdolności do kochania, do przeżywania życia emocjonalnie i uczuciowo, do doświadczania życia w takiej spójności z naszą energią życiową i z porządkiem życia, który jest nasycony jakością doświadczania. Więc jeżeli my to doświadczanie, uczucia stłumimy, zamkniemy dostęp do intuicji, wybierzemy zysk, to jakiś czas będziemy siłowo osiągać wszystko to, co sobie założymy i przyjdzie taki moment, że stracimy kontakt ze źródłem energii. Czyli to jest tak naprawdę w długofalowej perspektywie to jest destrukcja. Są depresje, to są nałogi, to jest sięganie po narkotyki, żeby ten haj ciągle istniał, bo jak długo jesteśmy na tym haju, to cały nasz obszar doświadczania przykrego, przestraszonego, smutnego, no, też z wątpliwościami, jest wyparty i wyniszczony. Więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczny proceder. Więc to są depresje, to są nałogi, to jest brak sensu życia, sporty ekstremalne, ewentualnie eskalacja egocentryzmu. I wtedy musimy ciągle znowu coś wymyślić, co nas podekscytuje, dlatego że nie mamy tak naprawdę kontaktu z energią życiową, z energią miłości, tak? Przeżywania, zaangażowania, doświadczania różnych stanów emocjonalnych. To wszystko nas po prostu buduje, jeżeli mamy do tego dostęp. Jeżeli nie mamy, to tak jakbyśmy, można powiedzieć, tracimy duszę. Cokolwiek dusza znaczy, no, w takim sensie takiego żywego, wewnętrznego. Nawet w moim kręgu już mam jakieś dwa przykłady, mi się nasuwają, gdzie ja to obserwuję, że był taki top, było wzniesienie, ogromna euforia, po prostu mnóstwo ludzi zainteresowanych, wszystko ten i nagle takie było zjazd. I teraz nawet jest właśnie depresja i właśnie słyszę nawet, że leki na depresję i wszystko, że jakby...
Więc to jest faktycznie jakby taka wskazówka i faktycznie ja czuję, że tam jest po prostu takie pomieszanie, że tak aż po prostu sobie myślę, Jezu, jak ja mogłam w ogóle wcześniej tego nie widzieć, tak? No ale tak, ale to było wtedy takie na jakimś rozpędzie i teraz jakby, ja nie wiem, ja się czuję tak, jakbym jakieś klapki spadły i nagle ja po prostu patrzę i jakaś inna w ogóle rzeczywistość, mam takie wrażenia, jeszcze ostatni dni to już w ogóle. No nie powiem, że to jest łatwe, ale... Ostatnie dni? No, trudne to jest, Jolo, dla mnie osobiście. Jakby padają mi wszelkie jakieś w ogóle, wszystkie jakieś moje ludzie, na których ja się opierałam w ogóle. Jakby to wszystko, jakby dzisiaj widzę, ja pierdzie, gdzie to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? To jest charakterystyczne, to jest skutek uboczny, koszt rozwoju osobistego i duchowego. Niestety tak jest, że te złudzenia zaczynają się rozpraszać i wtedy ta rzeczywistość, którą widzimy, nie ma nic wspólnego z tą rzeczywistością, z tym, co myśleliśmy na ten temat, tak? Czy do czego byliśmy przywiązani. Aczkolwiek z drugiej strony, gdzieś jak tak sobie pomyślę, czy może nawet nie pomyślę, tylko właśnie tak usiądę i tak sobie poczuję i ten, to jest okej. Okay. Jakby to nie musisz już dalej podążać, nie musisz dalej tego robić, tak? Jakby bez sensu, nie zmuszaj się, to jest jakby nawet życie jakby z automatu prowadziło w jakimś kierunku i jakby sytuacje różne były takie, że nie dochodziło do pewnych, do spotkań, do tego, żeby właśnie coś razem wspólnie zrobić i w ogóle, że to się tak układało. I jakby dzisiaj ty patrzysz z tej perspektywy i jejku, to ja rozumiem, dlaczego do tego nie dochodziło. I to jest niesamowite i ja czuję w tym, że wszystko jest okej. Okay. Ale jakby umysł tak, nadąża za tym i myśli, ja pierdolę, co tu się dzieje w ogóle? Tracę. Co tu się dzieje? Tak, że jakby kolejne jakieś osoby, kolejne jakieś te i jakby za chwilę zostaniesz sama chyba, ja nie wiem. Sama w swoim sposobie postrzegania, bo myślę sobie, że po przejściu przez taki etap jakby rozpadania się pewnych relacji ze względu na to, że sposób myślenia nie jest możliwy do pogodzenia, czyli ta narracja zaczyna się jakby troszeczkę różnić, tak? Czyli trudno nawiązać kontakt. To, co wcześniej narracja była podobna, w związku z tym czuliśmy się świetnie. My zmieniamy troszeczkę perspektywy, widzimy troszkę więcej, narracja się zmienia, no i już trudno jakby się zmieścić. Natomiast po przejściu takiego procesu do stanu akceptacji jest jakby możliwość bycia z ludźmi w troszkę innej jakości. Ona nie będzie miała takiego, myślę sobie, emocjonalno-ekscytującego charakteru, jak wcześniej, mówię o tych samych osobach, nie? Które gdzieś chodzą innymi drogami. Ale na pewno jest to jakoś możliwe. Także. Bo teraz jakby to, co mi się nasuwa, no to właśnie teraz, jeżeli ja jestem w tym momencie, to znów łatwo może być, tak myślę sobie, ulec znów jakimś pokusom ego, żeby sobie wybudować, no to ja już w ogóle jestem teraz taka. No. Tak, to najgorsze rzeczy, to mam sobie sprawdzić. Że po prostu ja już w ogóle tak widzę to wszystko, nie? I to już w ogóle jestem, jaka jestem zarąbista, nie? W tym wszystkim. I znów, jak nie ulec znów tej pokusie? No sięgasz do siebie. Czy patrzysz, czy zainteresujesz. Czyli cały czas gdzieś w tej pokorze. Tak, i w otwartości takiej, żeby raczej się zainteresować, jak to działa, niż tworzyć kolejną iluzję, czyli to ego, albo jeżeli już ją tworzymy, bo myślę sobie, że nie da rady jej nie tworzyć po drodze, czyli stworzymy sobie kolejną iluzję, to wiedzieć, że to jest iluzja i być otwartą na to, że to jest tylko pewien rodzaj perspektywy, poprzez którą oglądamy rzeczywistość i że ona wcale nie jest ostateczna. Po prostu szerszej na razie. Czuję, że to jest jakby taka już jakaś wyższa szkoła jazdy i większa, jeszcze większa uważność i jeszcze większe właśnie uziemienie. Czuję, że w tym jest jakby potrzebne więcej tego, żeby faktycznie być na tyle czujnym i żeby właśnie jakby mieć cały czas to, że to może być kolejna iluzja, którą sobie buduję i której ulegam. To jest. Nie, że może być tylko jest. No, czasem miło jest pobyć w tych iluzjach, więc też nie wykluczajmy tego, że trzeba... Że troszkę trzeba się tym pokarmić. Tak.
Aczkolwiek jakby ja też odczuwam różnicę, bo jakby też dotykałam takiej, no i to słowo mi przychodzi, takiej zajebistości, że byłam, jest taka, jestem zajebista, że już to, tutaj ten, to jest fajne słowo. Mhm. A teraz odczuwam po prostu, że wiem, kim jestem, wiem, co sobą reprezentuję i jakby, ale przy tym wszystkim jakby mam świadomość, że ja nie jestem jedyna, że każdy ma do tego dostęp. To jasne. Nie jest coś jasne. Jakby, czego ja tak. tylko doświadczyłam, tylko to jest na wyciągnięcie ręki tak. i to komuś może się zdarzyć tak, bo to jest moment przejścia, ja to takie mam wrażenie, że jakby gdzieś w tym czuję jakąś, że to nie jest żadna nadzwyczajność. Osiągnięcie, tak. to nie jest żadne tak. osiągnięcie. Tak, 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 bardzo tak. ważną kwestię poruszyłaś. Myślę sobie, że traktowanie tego jako osiągnięcia już jest narcyzmem. Że jakby widzę, odczuwam tą różnicę jakby i widzę to, jakby cieszę się, że tak jest i myślę sobie, okej, okay, badaj, żeby nie wpaść znowu jakąś górkę super jakiegoś uniesienia i w ogóle, bo to no, faktycznie, ale no, to no, no trzeba się być ucieszyć. Świadomym, że to... Ucieszyć się trzeba. No, już tu weszłyśmy w ten temat właśnie tych nauczycieli duchowych, a poziom świadomości, pułapki nieświadomości i niefrasobliwości i pycha, brak świadomości i konsekwencji dla innych ludzi. No i właśnie, no bo też jakby patrząc na tych nauczycieli, widzę, jak wielkie oni mają grono, jaką rzeszę ludzi, którzy za nimi podążają. W moim odczuciu to jest ogromna odpowiedzialność, no bo przecież ja pociągam za sobą mnóstwo ludzi. Więc faktycznie, jak się to ma do tych nauczycieli duchowych i do tego właśnie, że tutaj jakby mamy do czynienia, możemy mieć do czynienia z tą pychą, że ja tu już jestem taki i w ogóle nieważne, co tam inni ludzie, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest rzesza ludzi, którzy właśnie są w przestrzeni rozmytej, że nie potrafią sami wyciągnąć właśnie wniosków, mieć tej tożsamości, ułożyć sobie tego, czy z przestrzeni egocentrycznej. No i właśnie, jak się to ma do tego w kontekście bycia nauczycielem duchowym? Myślę sobie, że ma się to tak, że w zależności od tego, na jakim poziomie ego, na jakim poziomie świadomości ego jest nauczyciel duchowy, w taki sposób będzie traktował te rzesze ludzi. Jeżeli jest rozmyty, to im więcej tych słuchaczy, tym bardziej będzie zachwycony i swoją wyjątkowością i tym, jaki jest wspaniały, jak może tutaj nawracać innych ludzi. To jest rozmycie. I teraz dobrze jest, żeby wiedzieć o tym, że to nie jest wybór tej osoby, że ta osoba nie wybierze sobie pokory, tak, i nie uświadomi sobie, że ci ludzie mogą po prostu zrobić sobie krzywdę pewnymi technikami czy wprowadzeniem w takie stany, z których nie będą potrafili wrócić do rzeczywistości. Więc myślę sobie, że nauczyciel w rozmyciu tego nie zarejestruje i nie ma wyboru. Tak? Czy tam mogą być takie stwierdzenia typu widocznie to tego musiał ktoś doświadczyć? No wiesz, oczywiście, że tak. Nauczyciel, w ogóle to jest osoba, usprawiedliwienie trochę. Osoba w rozmytej przestrzeni nie czuje odrębności. W związku z tym, nie mając wewnętrznego poczucia tożsamości, reaguje wyłącznie z tego ego nabytego, z tego pomysłu, z tej ramy. W związku z tym, oprócz ciężkiego poczucia winy albo agresji i lęku, albo euforii, nie przeżywa uczuć, które sprawiają, że powstaje jakaś autorefleksja. Kurczę, czy ja aby tutaj no, nie robię jakiegoś, tak, nie robię czegoś złego. No. Że to po prostu ludziom miesza. Mhm. Że sama euforia, sam ten stan tego upojenia jest taką gratyfikacją, popartą oczywiście euforią tłumu, że wierzy taki nauczyciel w swoją wielkość. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że w zgodzie z naukami mistycyzmu czy wszelkich religii na przestrzeni historii świata jest arogancki, jest pyszny, tak? Jest
przejawia się przez niego pycha, a nie służba wzrastania tych ludzi. Czyli ja jestem, tak? Ja tutaj sprawiam, że to się dzieje. To tak nie jest, że ja. Może to się dzieje przez nas, ale to nie ja, ta tożsamość nie jest przyczyną tego, że się otwiera taka przestrzeń. W egocentryzmie to są w skrajnych przypadkach, to mamy przykłady sekt, czyli wykorzystywania wprost do zarobku, do chwały, do pozycji, do tego, żeby wiedzieć, no, do sprawowania władzy i tak dalej. Także tutaj będzie taki człowiek walczył o rację swojej koncepcji czy swojej techniki, swojego jedynie słusznego sposobu dochodzenia do tych przestrzeni i użyje tych ludzi dla swojego zysku. Ja mówię użyje, to w różnych oczywiście rozmiarach się dzieje, tak? Ale nie obchodzi go tak naprawdę, takiego człowieka, co się dzieje z tymi ludźmi. On daje, tak? A co już ktoś z tym zrobi, no to nie mój biznes. Tak? Im więcej rozmawiamy, tym bardziej czuję, że to jest, że tego jest tak dużo i że faktycznie ludzie są w tak trudnej sytuacji dzisiaj, naprawdę wybierając, że to... Matko, no ile trzeba mieć faktycznie szczęścia i łaski takiej, żeby trafić na... nie wiem, na normalność, teraz mi to takie słowo tylko jedynie, no na normalność, że ktoś normalny, po prostu taki trzeźwo chodzący po ziemi, stąpający, czujący i bez pomieszania, z ogromną byciem tu, uziemionym na ziemi, że ludzie, obudźcie się i jesteśmy na ziemi. Tak. Że jakby to hasło obudźcie się, jakby mi się wydaje, że nabiera dla mnie zupełnie innego znaczenia. Że właśnie halo, tu ziemia w ogóle bym chciała powiedzieć. Po prostu. Ładnie. Bardzo właśnie o to chodzi. Tak? Jakieś, nie wiem, różnica pomiędzy oświeceniem a upojeniem. I ja myślę też sobie, że tak, to czego ja pragnęłam na początku, to ja pragnęłam upojenia życiem. W ogóle nie miałam pojęcia, czym jest oświecenie. To chyba teraz dla mnie jest właśnie halo, tu ziemia. To jest, myślę, chyba coraz bardziej tak to zaczynam odczuwać, że to jest taka trzeźwość bycia tu. Z doświadczenia jedności wszystkiego, co... Czyli jest różnica pomiędzy oświeceniem, a upojeniem, a właśnie tym zachwytem, a właśnie tą obecnością, tym jestem. W upojeniu my nie widzimy. My zaprzeczamy istnieniu. Tak, bo nawet tak by się chciało. Tak, tak, tak. Tak. Jest ten gest zrobić taki. Z zamkniętymi oczami i w ogóle. A w oświeceniu jest doświadczenie jedności i takiej rzeczywiście no, jedności ze wszystkim. Tym, co w takich węższych przestrzeniach świadomości oceniamy, czy przeżywamy jako cierpienie, czy jako coś destrukcyjnego, to w oświeceniu wszystko to widzimy jako jedno, jako przejaw tej energii miłości. Ale właśnie jeszcze chcę doprecyzować, bo wcześniej, Jolu, mówiłaś, użyłaś takiego też określenia, że te osoby, które właśnie są tymi nauczycielami, nazwijmy to tak, którzy przekazują wiedzę, a którzy nie mają dostępu do tego, że nie czują, bo właśnie nie, czują się jednością zlani, czyli i wtedy nie czują. No i właśnie różnica pomiędzy tym zlaniem się, a właśnie tym, że jesteśmy jednością, ale z tego innego poziomu. Jak to rozróżnić? Też, bo to myślę jest subtelne, jest trudno, ale... bo to bez tego doświadczenia trudno to opisać. Ja spróbuję może tak, no, upojeni to wszyscy bywamy, tak? Myślę, że to jest powszechne zjawisko. Natomiast taka obecność, bo ja mogę mówić z pełną odpowiedzialnością wyłącznie o jakichś takich śladowych doświadczeniach, gdzieś takiego poczucia jedności, natomiast tej przestrzeni obecności, czyli takiej bezwarunkowej akceptacji, my doświadczamy, to jest tak jakby spadają wszystkie zasłony iluzji, tam nie ma żadnych przeszkód, to jest tak jakby być zanurzonym w takiej energii, która wszystko rozpuszcza. Wszystkie oceny, wszystkie problemy powoduje, że my dostrajając się do tego, my puszczamy przekonania.
I w tej przestrzeni spuszczają się nasze problemy, rozpuszczają się nasze choroby, tak? I takie wszystkie. I to jest przestrzeń, w której my widzimy szeroko i przestrzennie, o, tak bym powiedziała. W upojeniu widzimy mgłę. Nie, oprócz własnych uczuć właściwie niewiele tam rejestrujemy, tak? A w tym oświeceniu widzimy jasno, precyzyjnie, bardzo ostro całą rzeczywistość, która jest jednością. Tak bym to, nie wiem, czy to jest jakoś czytelne. Ja bym to tak właśnie, że to jest tak, że jakby w upojeniu ja będę jakby czuła połączenie, ale jestem jakby, wszyscy jesteśmy we mgle. Tak. Natomiast w tym właśnie byciu jakby w jedności, ja jestem z otwartymi oczami, widzę wszystko klarownie i widzę te połączenia. Tak. Widzę te wszystkie nici, jakby, które się przenikają. To wszystko, że to się przenika, przepływa. I że jest to zanurzone w tej energii. Tak, że to wszystko współgra, jest zanurzone w energii. Tak. Bezwarunkowej akceptacji czy miłości. Tak, ale to jest tak. Niesamowite to jest. No, zasadnicza różnica. Myślę sobie, że jest kompletnie nie podjęta jako temat przez ludzi, którzy się tym zawodowo zajmują. Ja myślę, Jolu, tak jakby to jest moja ocena teraz, że tak jest łatwiej, bo nie muszę się przyglądać sobie. Nie muszę, może tak. I to jest ta pokusa. Tak, że jest tak fajnie, przecież wszyscy podążają, wszystko się kręci, wszystko super, wszyscy są zachwyceni. No, to po co tam zaglądać? Że nawet jeżeli to nic nie wnosi, nic nie zmienia, że faktycznie nie pociąga to zmian w życiach ludzi, nie? Że jakby dalej ten zamęt trwa, nie? O, matko, Jolu, czy jest szansa, tak, czy odczuwasz tak wewnętrznie gdzieś, że jest szansa, żebyśmy, no bo jakby to, jakby łatwo jest wyciągnąć wniosek, że to, co się dzisiaj dzieje, no to po prostu to jest wynikiem tego, że my tak jakby funkcjonujemy w tym i tworzymy tego coraz więcej i jedyną szansą faktycznie to jest jakby kamyczek po kamyczku, czyli osoba po osobie, żebyśmy coraz bardziej docierali z tym, żebyśmy ściągali te zasłony tej iluzji, tego rozmycia, tej mgły i zaczynali faktycznie, chcieli w ogóle zobaczyć tą prawdę i tego drugiego człowieka i te prawdziwe połączenia i poczuć, co mi to robi tak naprawdę. No innej drogi nie ma. Kawałek po kawałeczku, no ale to jest, no to... Myślę, że najważniejszym takim zadaniem, używając takiego niedobrego słowa, jest taka obecność dla siebie. I jeżeli jesteś obecna dla siebie, to jesteś w stanie być obecna dla innych. I to może te iluzje, czy te zapędy, te pokusy troszeczkę rozpraszać. I tyle możemy. Oprócz tego, żeby gdzieś rzeczywiście przekazać taką informację, czy takie informacje, które może niektórym też otworzą oczy, zwłaszcza tym, którzy jakby no są, można powiedzieć, na tej drodze w momencie, w którym jest kryzys. Bo jeszcze warto podkreślić, że ta droga upojenia, czy ta droga do możesz wszystko, zawsze się kończy kryzysem. Bo życie nas zmusi do tego, żebyśmy żyli w zgodzie z jego prawami, tak? Czy z jego porządkiem. A porządkiem życia jest przejawianie się tego, co żywe, a nie zewnętrzne obrazki. Bo tak mi przyszło, że aż by się chciało, tak jakby coś takiego wyrywa, że aby się chciało, żeby faktycznie... Że jakby poczułam, że to nie jest tak łatwe, że to się nie stanie tak po prostu, tylko to wymaga dużej, jakby dużego zaangażowania nas wszystkich jako ludzkości. I ażby się chciało powiedzieć, że ale być może coś spadnie z nieba, co nas wybawi. Deszcz, śnieg, grad. Tak, tak, tak. To jest jedyne, czego możemy być pewni.
To jest to, co znamy. No tak, może, i może choroba. Coś choroba. Choroba, tak. To są te rzeczy, które najczęściej się dzieją. Nas budzą, tak. Czy próbują nas otrzeźwić. I to są te sygnały. Wake up! Tak, halo, tak. Tu ziemia. No, niesamowite. Tak. Niesamowite i piękna taka puenta. Bardzo ważny temat podjęłaś. Bardzo Ci dziękuję, bo myślę, że... Oj, aż we mnie to poruszyło mi, aż uff, czuję tu, aż mam ciarki na głowie, no i włosy, nie wiem. Pewnie tego nie widać w mojej burzy loków, ale czuję, mam jakieś pobudzenie styków mózgowych. Dziękuję Ci bardzo, Jolu, dziękuję, bo ja mam też taką ogromną wiarę w to, że być może kilku osobom, no a pewno nie wszystkim, ale jakimś osobom to rozjaśni i pomoże im w odnalezieniu tej klarowności w życiu i że wylądują faktycznie na ziemi i powiedzą, wow, no tak, to o to chodzi. Ja lubię takie powiedzenie, że to jest prosta droga, ale bardzo wymagająca. I im dalej idziemy, tym ona jest bardziej wymagająca. W związku z tym to nie ma nic wspólnego z euforią, z przeżywaniem cudowności, przynajmniej w tym, w tej materii przebijania się do doświadczania bezwarunkowej akceptacji wszystkiego, co w nas samych i dalej w konsekwencji wszystkiego, co wokół. I ta bezwarunkowa akceptacja nie jest deklaracją intelektualną, tylko jest przeżyciem. Tak jak między ego i doświadczeniem duchowym, to jest ta różnica. Ego jest konstruktem intelektualnym, opowieścią. Doświadczenie duchowe jest doświadczeniem, czyli przeżyciem, wejściem w tę przestrzeń, która ma swój porządek i ona się upomni o życie w zgodzie z tym porządkiem, bo jest naszą esencją, a nie jest do użytku. Do użytku, tak mówiąc brzydko. Najważniejszą rzeczą jest w moim poczuciu fakt, że większość z nas po prostu nie rozumie i nie wie, co to znaczy. I stąd ta cała gonitwa, i stąd to ta możliwość uwiedzenia tymi zewnętrznymi atrakcjami, bo my nie mamy tego doświadczenia, bo jest bardzo mało osób, które rzeczywiście jakby rozumieją, w czym rzecz, tak? Czy mają doświadczenie, czy nasza kultura też jest tak skonstruowana, że to jest wszystko właściwie na odciąganie nas od tego, co w nas prawdziwe, na rzecz tych zewnętrznych udogodnień. I stąd to wyjście, zatrzymanie się i zobaczenie, że jesteśmy na ziemi, jest takie to trudne. Jest smutne, że tak mało. Smutne. I ten cytat, ja pamiętam, Jolu, bo ty go właśnie bardzo często też powtarzasz, który tobie też towarzyszył na twojej ścieżce cały czas, Gilgilisa, możesz je powtórzyć. Tak, tak. Billy Gisjeder, który twierdził, że droga duchowa, która nie prowadzi do codzienności, jest drogą na manowce. To jest kropka. Tak. I to się stało też moim motto, jak to usłyszałam. Dziękuję Ci bardzo, Jolu. Bardzo dziękuję Ci, Jolu, za tak otwartą i wnikliwą rozmowę, za to, że zechciałaś podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą na ten temat, za podjęcie tak ważnego tematu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Zaś Tobie, drogi słuchaczu, dziękuję za poświęconą uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Jedność jest siłą. A jeśli pragniesz pogłębić zrozumienie poziomów świadomości, to zachęcam do lektury książki Mapa Ja Jolanty Toporowicz. Znajdziesz ją na stronie mapaja.pl.